Nie lada gratkę przygotował Suwalski Ośrodek Kultury dla miłośników teatru. 12 września pokażemy pierwszy spektakl w ramach objazdu Teatr Polska. Do Suwałk przyjedzie Don Quixote, właściwie Don Quixote 2018, w wykonaniu dwóch grup teatralnych. Grupy Koincydencja, która kiedyś już gościła u nas na scenie w Suwałkach, i Łódzkiego Teatru Pinokio. Trudno nie ulec urokowi powieści Cervantesa. Jego bohater, mężczyzna prostoduszny i pełen ufności, graniczącej z naiwnością, naznaczony pokaźną dawką megalomanii jako błędny rycerz, czasem jednak zadziwia swą mądrością i rozwagą. Dla jednych wzór idealizmu, dla innych przykład szaleńca, ale dla wszystkich niezwykle sympatyczny osobnik, któremu towarzyszy jeszcze dwoje bohaterów. Spektakl wydobywa z genialnej powieści Miguela Cervantesa co najmniej trzy opowieści. Bohaterem pierwszej jest Don Quixote, w drugiej na pierwszy plan wychodzi Sancho Panza, zafascynowany błędnym rycerzem, a w trzeciej na scenę wkracza Dulcynea. Jest pewnie jeszcze czwarta opowieść i to opowieść o nas, widzach, bo każdy z nas jest czasem czy Don Quixotem, czy Sancho Panzą, czy Dulcyneą. Spektakl zwraca również uwagę swoją scenografią. To właściwie istna piaskownica, w której Don Quixote, w tej roli znakomity Piotr Chomczyk, bardzo naturalnie bawiący się rolą natchnionego kaznodziei, ożywia postać naturalnej wielkości konia z istnie dziecięcą wyobraźnią. Jeśli są Państwo ciekawi, jak zmieściliśmy blisko 5 ton piasku, figurę naturalnej wielkości konia i inne atrybuty uniwersum Cervantesa na naszej scenie, to zapraszam w czwartek 12 września. Zaczynamy o godzinie 19. Wejściówki na spektakl są bezpłatne. Odbierać je można od najbliższego poniedziałku, 9 września, w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Dostępne będą w godzinach popołudniowych.